odcinku dzisiejszym będziemy omawiać ruch harmoniczny prosty. Co to jest ruch harmoniczny prosty? To już wcześniej troszeczkę na ten temat było. To jest kurs, który jest przeznaczony dla studentów Politechniki, dla wszystkich wydziałów. Poza wydziałem PPT, na którym ta fizyka jest trochę bardziej zaawansowana. Fizyka 1 obejmuje zakres fizyki klasycznej tak zwanej, która zaczyna się mechaniką klasyczną i kończy się na termodynamice. A więc pozostałe działy fizyki, elektryczność, magnetyzm, fizyka współczesna i optyka przedtem, to już są działy, które obejmuje kurs fizyka 2. To jest kurs taki standardowy, który obejmuje 30 godzin wykładu, ponieważ jest podzielony na odcinki kilkunastominutowe, to tych odcinków jest 90. W sumie to obejmuje cały ten zakres materiału, o którym wspominałam. Część tych wykładów to są wykłady z demonstracjami. Mamy suszarkę i piłeczkę ping-pongową. Włączymy suszarkę i zobaczymy, co się będzie działo, jeżeli spróbujemy piłeczkę umieścić nad tą suszarką. Kilkanaście odcinków zostało poświęcone na to, żeby przedstawić właśnie zjawiska fizyczne i te zjawiska fizyczne są potem wyjaśniane. Fizyka to jest taka dziedzina wiedzy, że bez doświadczenia to jest bardzo tak abstrakcyjna nauka, prawda? To doświadczenie jest niezbędne, żeby tutaj stworzyć cały kurs. Żeby przystąpić do tego kursu, wystarczy po prostu posiadać wiedzę z zakresu szkoły średniej, bo bardzo wiele zagadnień, które są poruszane w kursie, to jest jak gdyby od początku wyjaśniane, także nie jest konieczna jakaś zaawansowana wiedza. Stąd możemy policzyć, jaka jest prędkość kątowa. Ona jest równa 2i1 omega 1 dzielone przez i2. Jeśli porównamy sobie to z poprzednim wynikiem, to widzimy, że ta prędkość kątowa jest większa niż w przypadku, kiedy podawaliśmy tylko koło i zaczynał się ruch. Dziękuję bardzo za uwagę.